niesamowite widoki. Idealna kompozycja, światło. But przed prezentacją jest czysty zawsze jeden raz. Jesteśmy przy Tre Cime, czyli Trzech Koronach, Drei Cinen. Trzy korony akurat w tej chwili są zasłonięte przez jedno z tych wzgórz. My jesteśmy w tej chwili przy okolicznych jeziorkach. Jak widać, niektórzy nawet się tutaj kąpią. Is it okay to swim? No mów się coś. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy. Fill 'em up another pot of blood. Then he throws the money on the bar. He never lets me keep the change. Dokładnie. Fighting with the mirror is the rage. Jesteśmy na miejscu naszego postoju, noc druga, pierwsza była, nie, trzecia. Noc trzecia. Trzecia, pierwsza była w Niemczech, druga była z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę było Tre Cime, tak, zbocze Tre Cime. Tak, tym razem w pięknym lesie. Tym razem w pięknym, malowniczym lesie, jak lubi podkreślać Piotr Maria Wyżyjewski. Powiedz, co znaleźliśmy. Wykąpani. Wykąpani 8 euro za prysznic w pensjonacie i to wszystko z mojej strony. To no, jest najważniejsze. W zasadzie to jak za darmo, nie? Ja już nie mogę się doczekać tej nocy, kiedy będzie mroczno, kiedy będą trzaskały gałązki. Pamiętacie, czego nam brakowało dzisiaj? No, wody. Źle obliczyliśmy. W zeszłym roku na wycieczce na Trolltunga. I kremu do opalania na nogach. Auto zaparkowane. Czołówka niewiele wskazuje, ale zobaczcie sobie, jaki zacny namiot tutaj rozbiliśmy. O, wcale nie mrocznie, wcale nie strasznie, a tam na podjeździe nasza limuzyna stoi. Poranek, noc okazała się dużo cieplejsza niż ta poprzednia. Nie musiałem się ratować ucieczką do samochodu. Jak widać, nasz namiocie, który jest pięknie położony w pięknym lasku. Pogoda jak na razie dopisuje, chociaż dzisiaj ma być burza. Tam jak widać w oddali to namioty chłopaków. No i co? Umyjemy się, coś zjemy i jedziemy chyba dzisiaj na Lago de Braies, czyli wynająć gondolkę, trochę popływać w tej sławnej zielonej wodzie. Jestem na jeziorze Lago de Braies, gdzie byłem już wcześniej, w zeszłym roku we wrześniu. Wtedy akurat trafiłem na dzień, w którym nie wolno było wynajmować gondolek. Dzisiaj jest to możliwe, więc wziąłem gondolkę na razie na godzinę. No i w tej chwili czekam na słońce, tak żeby chwilkę polatać. Na razie są chmurki. Mimo tych chmurek woda ma niesamowity kolor. Jest to przepiękne miejsce. Widać, dron już przygotowany, czeka. Mam dwa pomysły na ujęcia, które chodzą mi po głowie od dawna i mam nadzieję, że dzisiaj uda się je zrealizować. Jesteśmy na najwyższym punkcie parkingu przy Tre Cime, czyli Trzech Koronach. Właśnie zakończył się zachód słońca, z którego klipy w tej chwili pewnie zobaczycie. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy tu absolutnie sami. Jesteśmy jedyni. Mimo że w godzinach od chyba 10 do 16 przy bramkach są pobierane opłaty 25 euro za wjazd w to miejsce, ludzie masowo tutaj w ciągu dnia cały ten parking jest zawalony autami i turystami. Natomiast podczas najpiękniejszej pory, w momencie, w którym światło jest najbardziej efektowne i widoki są takie, które zapamiętam do końca życia, nie ma tutaj nikogo. Więc świetne miejsce, gdyby przyszło wam do głowy szukać miejsca na świetne oświadczyny,
To jest to super miejsce, ja chyba zabiorę tutaj żonę i oświadczę się po raz drugi, bo jest tu naprawdę przepięknie. Ostatni dzień naszej wyprawy. Jesteśmy w drodze do jeziora Sorapis o nieprzeciętnie zielonej wodzie. Nawet na tle Lago di Braies czy innych jezior, które zobaczyliśmy, to ma mieć podobno niesamowity kolor. Jest tu 5-godzinna trasa w pięknych okolicznościach, którą chcemy zrobić trochę szybciej niż 5 godzin, dlatego spieszymy się, co by szybko móc wracać do Wrocławia. Tutaj filtry nie będą potrzebne.